Witajcie kochani w nowym vlogu. Dzisiejszy dzień zaczynam nieco inaczej, bo za moment wybieram się na bardzo ciekawą konferencję do Kliniki Medycyny Estetycznej i Kosmetyki Estetycznej Kliniki Prejbisz. No i właśnie, jakiś czas temu, kiedy otrzymałam to zaproszenie, zapytałam Was na Instagramie. Na Instagramie, bo jest tam Was zdecydowanie więcej. Na Instastory, czy macie ochotę, żebym zrobiła relację z tej konferencji. Z tego co widzę, jeżeli chodzi o program, zapowiada się ona naprawdę bardzo ciekawie. Poza tym prowadzącą będzie Agata Młynarska. I pomyślałam sobie, że zapytam Was o to, czy chcecie obejrzeć relację, może nie z całego tego wydarzenia, ale postaram się wyciągnąć takie najważniejsze momenty i informacje, które mogłyby Wam się przydać, bo po pierwsze, bardzo często pytacie mnie o różnego rodzaju zabiegi z medycyny estetycznej i te pytania pojawiają się nie tylko na Instagramie czy na Facebooku, ale również w komentarzach pod moimi filmami. A po drugie, zauważyłam, że część z Was nie lubi tego typu wstawek w moich daily vlogach. Część narzeka, część jest zadowolona. Ja wiem, że wszystkich nie zadowolę, ale pomyślałam sobie o tym, że ograniczę ilość pokazywanych Wam relacji z eventów, a będę wybierała tylko takie, z których Wy możecie coś wyciągnąć. Czyli najważniejsze informacje, coś, co może Wam się później przydać. I stąd właśnie moje pytanie na Instagramie. Co się okazało? Nie dość, że odpowiadaliście tutaj do szufladki, to też zrobiłam ankietę i aż 96% powiedziało, że chce taką relację z tego spotkania. Więc myślę, że dzisiaj trafia się okazja, żeby właśnie ją zrobić. Poza tym zadałam Wam też pytanie, czy macie jakieś konkretne pytania do lekarzy z medycyny estetycznej, do specjalistów? Bo jeśli będzie tylko taka możliwość i uda mi się to zorganizować, to chciałabym po konferencji zapytać lekarzy, zatrzymać lekarzy i zadać im te pytania. Tak, żebyście otrzymali odpowiedzi na swoje pytania, nie tylko z mojej strony, czy słuchając konferencji, ale przede wszystkim właśnie skierowane konkretnie do Was, na to, co Was interesuje. Mam nadzieję, że mi się to uda, wszystko zorganizować, zobaczymy jak to będzie. Zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Podobno mają być też jakieś warsztaty, oczywiście to nie będą warsztaty dla mnie, tylko dla lekarzy, więc zobaczymy, czy będę mogła nagrywać w tym czasie, gdzie będą jakieś modelki i gdzie będą pokazy. Także widzicie, tak mi się zapowiada dzisiejszy poranek, dosyć ciekawie. Max już tutaj się pomału dopija kawę i leci do roboty. Ma come sta bello, piękna fizura. Dziękuję. Bello, veramente. Podoba Ci się, jak mam dzisiaj włosy ułożone? Komplimenty dzisiaj. No właśnie, jakie dzisiaj komplementy, a co to za dzień dzisiaj jakiś specjalny? Dobra, koniec tych wygłupów. Idę jeszcze przed lustro i pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. To będzie naprawdę szybki outfit. Sukienka. Sukienka z najnowszej kolekcji Zary. Taka dzianinowa z elementami biało-czarno-czerwonymi. Zegarek i bransoletka Daniel Wellington, torebka Armani Jeans i klapeczki mokasyny, które przywiozłam z Włoch. Tak się prezentuję, zabieram jeszcze okularki, no i lecę na konferencję. Łukasz jest szalenie skromną osobą i ponieważ krąży po świecie, jest bardzo pożądanym ekspertem od spraw związanych z medycyną estetyczną, bo jest też znakomitym dermatologiem, łączy wielką wiedzę o skórze i o tym, co się z tą skórą dzieje w miarę upływu czasu i co można zrobić z tym, żeby wyglądała jak najpiękniej. Więc dotychczas nie myślał o tym, żeby zawojować Polskę jakąś wielką kliniką, która by powaliła wszystkich na kolana. Ale właśnie tym mnie Łukasz urzekł, że w świecie, w którym stawiamy na wystawne, wielkie przestrzenie, Łukasz postawił na swoją pasję i zaczął ten pierwszy mały krok, bo przecież krąży po świecie cały czas jako wielki nauczyciel ludzi, którzy chcą dowiedzieć się, jak się aplikuje złote nici,
jak się robi masę innych zabiegów. I tak razem z Anią Prejbiszową stworzyli takie maleńkie miejsce na ziemi, w którym wszyscy czujemy się bezpiecznie. Czujemy, że tutaj można zawsze w każdej chwili przyjść. Łukasz jest także wybitnym znawcą spraw związanych ze wszystkimi problemami skórnymi. Mogę tutaj odkryć rąbka tajemnicy związanego z naszym kumplem, tak? Nie bez powodu. Myślę, że Łukasz Bryndalnie często zaszczyca takie miejsca. Rafał, przepraszam, patrzę na Łukasza, ale powiem szczerze, że tak jak teraz, Rafał, pięknie wyglądasz, to nie wyglądałeś nigdy. Jesteś najprzystojniejszym facetem poza Łukaszem tutaj w tym pomieszczeniu. A nos Łukasza, przepraszam, nos Rafała jest dziełem naszego wspaniałego kolegi, ponieważ trądzik różowaty i wszystkie choroby skórne to jest ogromny problem cywilizacyjny. Nie każdy potrafi sobie z nim tak poradzić, ale też nie każdy potrafi tak fajnie zaistnieć, jak to zrobił Rafał, pokazując dzieło Łukasza i nie wstydząc się tego. Także dziękujemy ci bardzo, Rafał. Ty jesteś twarzą nosa, ja jestem twarzą jelit. Myślę, że mamy trochę wspólnego. Oczywiście trądzik różowaty to też jest ta choroba autoimmunologiczna, więc to jest cywilizacja i przyznacie wszyscy, że to jest wielka rzecz stawić czoła takiemu nosowi. Więc wielkie brawa dla doktora Łukasza, który się tego podjął. Myślę, że naprawdę to jest najlepszy przykład. Zdecydowanie ja nie wierzę w żaden uniseks w niczym. Ani w perfumach, ani w medycynie, ani w ubraniu. Każdy z nas jest inny, każdy z nas, tak jak na Państwa patrzę, każdy z nas ma inne oczekiwania, inne cele w życiu. I też potrzebuje czegoś innego. I jeżeli jesteśmy w stanie coś zrobić takiego, to najważniejsze zawsze jest rozmowa z pacjentem. Najważniejsze jest znalezienie tego najmniejszego czegoś, czego poprawienie spowoduje uśmiech na twarzy. Bo to o nic więcej nie chodzi. Nie chodzi o wielkie usta, nie chodzi o nic więcej, tylko o poprawienie psychiki. Medycyna estetyczna w moim rozumieniu służy do tego, żeby ludzie się lepiej czuli ze sobą sami. I to, co ja często widzę u moich pacjentów, że mówią mi, no zrobiłam sobie coś tam i mam fajną pracę. A facet na mnie spojrzał inaczej. To są takie małe smaczki, które ja dostaję od pacjentów i sprawiają wielką przyjemność. Co dzisiaj nam pokażesz? Słuchajcie, mam dla was wersję mini i wersję maxi. Wersję maxi to 20 czekających pacjentów, 6 godzin o super pysku. Ja nie wiem, czy do tego nie podejdziemy jednak poważnie. Wersja trochę mniejsza, jest tylko 16 pacjentów, ale to, co chciałbym zrobić, to są po prostu pokazać Państwu różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami. Różnice... Zacznę od siebie. Różnice w podejściu i w znalezieniu najsłabszych punktów. Mam tak naprawdę 4 modeli. Myślę, że zrobimy jednego albo dwóch. Może będziecie mieli Państwo ochotę, to zrobimy więcej. Na zasadzie takiej, my to nazywamy minimal invasive medicine, czyli tak, żeby delikatnym preparatem w delikatny sposób poprawić na tyle, na ile pacjent tego chce. Pacjent u mnie zawsze pracuje razem ze mną z lusterkiem. Znaczy w połowie zabiegu, na przykład jak robię usta, to jest moim zdaniem najtrudniejsza rzecz w medycynie estetycznej, jak robię usta, to przerywamy zabieg i mówimy, okej, czy już? Często jest tak, że pacjent mówi, tak, jeszcze, a mówimy, Często mi się też zdarza, że odmawiam komuś zrobienia ust, bo to jest mój podpis na twarzy i mnie się nie wszystkie usta podobają. Często mam też pacjentów takich, którym chcę po prostu rozpuścić usta, żeby dopiero móc coś zrobić ładnego. Ale to tutaj nas nie dotyczy, takich pacjentów tutaj nie ma, także będziemy oglądali w tej chwili 4 osoby i zapraszam w tej chwili 2 panie i 2 panów do tego gabinetu. Państwa również. Oczy Agnieszki będziemy robić trochę inaczej. Nie będziemy podawać tutaj kwasu mineralnego, tylko będziemy podawali niczego sami. Ale nie te, które widzieliście przed chwilą, nie te, tylko nie takie grubasy, bo wyglądałoby to strasznie, tylko cieniutkie. Ludzi polireksanonowe, malutkie, spowodują przyspieszenie procesu narastania kolagenu. No skoro tak, no to proszę bardzo. Malutkie ukłucia, cyk. 1, 2, 3. Zobaczcie Państwo,
czy coś się zmieniło na buzi. Na pewno widać, że te zmarszki, które były tutaj właśnie, one przestały istnieć, one już przestały. I te nitki są dokładnie od tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Nie zgodzą? Króciuteńki, fajny zabieg na takie powierzchowne. To są te malutkie, co dawałem do ręki Państwu. Zrobimy drugą stronę? Panie doktorze, a jak długo utrzymuje się zabieg z tymi nitkami? Efekt, tak. Same nitki są pół roku, a efekt zabiegu plus pół roku. 12 do 20 miesięcy. Świetnie. To dosyć długo. Oczywiście najlepszy efekt był 5-6 lat po dzieci. Dlatego, że tam produkcja kolagenu jest bardzo duża. Najgorszy jest u 150 lat. Czyli to co mówimy, że nie ma w medycynie jednego sposobu, to są techniki łączone. Każdy pacjent powinien dostać to, co dostaje. Nie, że walimy wszystkim, powiększamy usta, a potem robimy policzki wysokie. Że robimy wielkie, wysokie policzki i to właściwie jak się jeździ po wschodnich krajach, czyli tu gdzie byłem ostatnio, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, i w Kiszyniowie byłem, to tam właściwie się wchodzi na kolę z medycyny estetycznej. Wszyscy. Ale wyobraźcie sobie, że również faceci lekarz. Także to poczucie piękna się zmienia. Czym bardziej na zachód, tym lepiej. Francja jest taka dziwna, ale mówię na przykład Niemcy, tym lepiej. Natomiast Stany to też wschodnie wybrzeże, bardzo podobne do Europy. Natomiast Kalifornia, Floryda. Nie odróżnia się pacjenta pomiędzy 40 a 90 rokiem życia. Bardzo jest trudno powiedzieć, który. Mieszka małutki, uchudzi jeszcze tutaj. Tutaj masz tego wieczora, no to tutaj. To jest akurat filler, też chromoski, bardzo fajny, miękki, układający się dobrze produkt, który można podać właśnie po to, żeby troszeczkę zmienić linię żuchwy z jednej i z drugiej strony. Agnieszka chciała troszeczkę, ponieważ ma niewielką asymetrię ust, chciała troszeczkę, żeby jej podać głos. No tak zrobimy. Delikatne ukłucie tutaj na dół, żeby powiększyć. I delikatne, zobaczcie. Ja strasznie mało preparatu używam na to, nie? Bo nie potrzeba więcej. Jak na przykład są opadające kociki ust, tak jak u Agnieszki, bo prawie z nami, później proszę, to podajemy preparat w kropeleczkę w sam kącik. I to idź do góry. Dobrze, tak? Dobrze, słuchajcie, mamy też troszeczkę gęstsze, ponieważ gęstość skóry, tak jak wam pokazałem, tu jest zupełnie inna. Jest preparat, który był użył do brus nosowo-wargowych, jest też inny. I taki problem, z którym się często spotykam, to jest to, że przychodzą pacjentki, które mają nierówno rozłożony preparat na ramach ust. Powstają grudki różnych wygrań. Ja myślę, że to jest związane często z tym, że preparat jest podany w taki stary sposób, jak się kiedyś podawało. Kiedyś się podawało preparat, mamy bruzdę, podajemy w bruzdę. W tej chwili jednak, jakbyśmy zobaczyli na anatomię człowieka, to jak tętnica twarzowa, która tutaj w cięciu, każdy wyczuje swoje wcięcie, tutaj idzie do góry, ona się przenosi do kącika ust i wchodzi na jako tętniczka wargowa górna, ale również podchodzi jako tętnica podoczodołowa. I to jest naczynie, które zaopatruje nie tylko skórę, bo to tam prysz, tak? Tak tyle różnych naczyń, że to nie ma co przejmować, ale również daje go odgałęzienia dosiadkówkowe. Więc podanie preparatu do środka, do naczynia, może się wiązać rzadko, szansa jest niewielka, ze ślepotą. Zablokowanie tętnicy środkowej siatkówki. W związku z tym w tej chwili, i tego z kolei się nauczymy w Brazylii, w tej chwili podaje się preparaty nie stąd, wzdłuż, tylko raczej z góry, bo to tak jak krzyżkewa, nie? Możecie przebić na wylot i nic się nie stanie, najwyżej będzie krwawienie, natomiast nie podajcie do środka do naczynia. Więc jak mamy taką bruzdę jak tutaj, proszę bardzo, ukłucie, i podajemy preparat pod skórę. Ponieważ chcieliśmy poprawić szyję, to możemy założyć delikatnie nitkę polidoksalanową, czyli PDO, króciutką tutaj, żeby podnieść ten fragment szyi. To jest malutkie ukłucie.
Pani Agato, ja mam takie pytanie. Od moich widzek, ale też ode mnie. Bo wiem, że Pani nie kryje się z tym. Z zabiegami z medycyny estetycznej. Wygląda Pani przepięknie. Dziękuję. W ogóle moja mama jest Pani fanką. I ja bym się chciała zapytać, z jakich zabiegów Pani korzysta najczęściej i który jest Pani ulubionym? Zabiegi z medycyny estetycznej stosuję już od bardzo dawna, ponad 15 lat. Moim pierwszym zabiegiem, na jaki się zdecydowałam, do którego namówiła mnie moja koleżanka w telewizji polskiej robiąca make-upy, to był zabieg związany z usunięciem lwiej zmarszczki, która z miesiąca na miesiąc pogłębiała się i to wyglądało okropnie. I jak tutaj wstrzyknięto mi botoks, to ja nagle zobaczyłam, że mogę mieć trochę młodszą twarz. Potem miałam odrobinę botoksu wokół oczu i tutaj na czoło. Nigdy nie miałam efektu Mephisto czy jakichś takich dziwnie wykręconych brwi. Wręcz przeciwnie, zawsze starałam się robić to bardzo delikatnie. I od tamtego czasu botoks robię bardzo właściwie konsekwentnie, raz w roku. Świetnie. Nie widzę potrzeby, żeby dokładnie. Więcej, zresztą jak się dobrze mi przyjrzycie, to zobaczycie, że ja mam zmarszczki. Oj, wygląda Pani pięknie. Dziękuję bardzo. Ale ja nie chcę mieć twarzy, która udaje twarz 20-latki, bo moja twarz nie musi niczego udawać. Ja mam 53 lata i chcę po prostu wyglądać świeżo, zdrowo, fajnie. Tym bardziej, że zmagam się z różnymi chorobami, zmagam się z upływem czasu. A pracuję aktywnie, pracuję również twarzą, jak to się właśnie mówi. Zależy mi na tym, żeby po prostu fajnie wyglądać. Więc bardziej dbam o taką świeżość i lekkość twarzy, niż o jakąś, nienaturalną jej zmianę, bo tego bym nie zaakceptowała. Drugim zabiegiem, który pojawił się w moim życiu już konsekwentnie, też stosowanym od wielu, wielu lat, jest mezoterapia. Mezoterapia z różnymi miksami, koktajle, które zawierają różne składy w zależności od upływu czasu, w zależności od moich potrzeb. Czasami jest to mezoterapia, która zostawia większe kulki, bo ma więcej gliceryny, która ma kwas hialuronowy. Zdarzają mi się też wypełniacze w minimalnej ilości. No i teraz niedawno miałam również u doktora Łukasza Grebisza robione HIFU. Od lat prowadzi mnie ta sama pani doktor Anna Piwek, o której Łukasz ma jak najlepsze zdanie, a u doktora Łukasza Prejdisza zrobiłam właśnie zabieg HIF-u, który był dla mnie czymś zupełnie nowym. Jestem bardzo zadowolona z efektów. Wcześniej jeszcze u pani doktor Ani Piwek robiłam różne laserowe rzeczy. To zdarzało mi się raz na jakiś czas. No i powiem szczerze, że nie widzę żadnego powodu, żeby kryć się z tym, dlatego że przez fakt naszej takiej ekspozycji publicznej ważne jest to, żeby twarze, które Państwo widzą, mówiły prawdę o tym, co się dzieje z tymi twarzami. Więc na mojej twarzy widać jest i upływ czasu, ale zarazem też i zabiegi, które robię. Nie będę ukrywać, że to, w jaki sposób moja skóra wygląda, jest także dziełem ludzi, którzy się na tym po prostu bardzo dobrze znają. Więc zachęcam do tego, żeby korzystać z medycyny. Sobie gdzieś tam jakoś odkładać pieniądze na te zabiegi, być wiernym jednemu lekarzowi, nie skakać od jednego do drugiego. No przede wszystkim zachować dystans w tych modach, które są, uważać na to, co się robi. Być w rękach dobrego eksperta, który naprawdę budzi zaufanie. Przede wszystkim cieszyć się z tego, że świetnie. Można pięknie wyglądać. Bardzo dziękuję za ten króciutki wywiad. Dziękuję. Panie doktorze, kilka pytań od moich widzek. Pierwsze pytanie. Najskuteczniejszy zabieg na podbródek według Pana? Dwa są zabiegi najskuteczniejsze na podbródek. Mhm. Najskuteczniejsze nici i najskuteczniejsze HIF-u. Albo jak niektórzy mówią HIF-u. Dobra, świetnie. Co na przebarwienia? Na przebarwienia nie ma nic lepszego jak filtry. Filtry. Brawo! To jest coś, co ja uważam, to jest najlepsze. Też powtarzam. Najważniejsze filtry. No dobrze, no ale jak już pojawią się takie przebarwienia po lecie? Jak już są przebarwienia, to wtedy mamy też mało rzeczy do wyboru, ale za to skuteczne. Mamy laser, mamy IPL i mamy wreszcie peelingi. W zależności od tego, jaka jest głębokość tych przebarwień, jaka jest ich intensywność i oczywiście jaki jest kolor skóry, wtedy dobieramy odpowiednią metodę. Świetnie. Czy to jest trwałe? Nie.
to nie jest trwałe, bo żeby zniszczyć komórki, które produkują nadmierny barwnik, trzeba by tą skórę zniszczyć. Więc my tak naprawdę ziarna niszczymy na górze, troszkę może tam macamy ten duch, ale to niestety nie ma żadnego jeszcze trwałego zabiegu trwale pozbawiającego nas nadmiernej pigmentacji. I nie ma takiej pewności, że jak pozbędziemy się, to nie wróci, prawda? Nigdy nie ma takiej pewności. No właśnie. To będzie raczej wracało. To będzie Nobel, jak ktoś wymyśli sposób inny niż ten, który był stosowany u Michaela Jacksona na to, żeby coś z tym zrobić. Świetnie. To jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj co prawda widzieliśmy zabieg skuteczny na zmarszczki wokół oczu, czyli nici, ale co by Pan jeszcze polecił? Na zmarszczki wokół oczu bardzo dobra jest mezoterapia. Mezoterapia o różnej gęstości preparatów z różnymi czynnikami aktywnymi, które możemy tam dołożyć, z witaminami, z różnymi preparatami zagęszczającymi, ale nieusieciowanego kwasu. Bo usieciowany kwas to jest zupełnie inny zabieg, to jest raczej wypełnienie doliny łez, no może też przy okazji też i zmarszczek pod oczami, ale to jest już inny zabieg. Więc nici, kwas hialuronowy nieusieciowany albo delikatnie usieciowany kwas, ale wtedy podajemy go już bezpośrednio w dolinie łez. Świetnie, bardzo Panu dziękuję za odpowiedź na pytania od moich widzek i oczywiście zapraszamy do Pana kliniki. Wszystkiego dobrego. Dzień. Druga część dnia, szybka zmiana outfitu i właśnie wybieramy się do centrum. Musimy załatwić kilka naszych... Buongiorno, witam, jestem tutaj. No, ty lepiej patrz tutaj przed siebie, a nie buongiorno, jestem tutaj. A przepraszam, przecież ty już dzisiaj byłeś z samego rana w filmiku. Bene, ma non ho detto buongiorno. I mie fanze vogliono il mio buongiorno. No tak, zrozumieliście na pewno. Może teraz po polsku. Tak, mój fans potrzebuje, ja mówisz buongiorno. No twoi... Cześć, mój fans. Twoi fani. Mój fans. Mój fans, zrozumieliście. Ten to jak zawsze coś wymyśli. Ja wiem, twoje teksty to po prostu potrafią pobić wszystko. Także są maleńkie korki, powiem wam, przed nami. Więc mam nadzieję, że dotrzemy na miejsce na czas. Musimy załatwić, tak jak wspomniałam, kilka ważnych spraw. Pogoda jest przepiękna dzisiaj. Podobno ostatni dzień lata. Bellissimo. 29 stopni. 29, coś... tak, to jest temperatura do plaży. Na plażę. No tak, na plaży super, tylko plaży nie ma. Na La Playa. La Playa? A może byśmy potem skoczyli na jakiś spacer jeszcze? Si. Damy radę? Dove? Zobaczymy, ile czasu nam zejdzie, no nie? Później, tak. No zobaczymy. Zobaczcie. Dobra, słuchajcie, to my uciekamy i widzimy się za chwilę. Jaki pyszności dzisiaj na kolację. Kurki, zaraz będzie śmietana. A tam się robi kurczaczek. Kochanie, co dzisiaj jemy? Tak, tak, dawaj. Kto ma ochotę na kurczaka? Tak, pycha. Jeszcze tylko świeża bagietka i pyszna kolacja. Kochanie, jak po kolacji? Bello, piaciuto, no? No, bardzo dobrze było. Pani szef kuchnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobry szef kuchni, zgadza się, ale powiem ci, że jestem zmęczona. Sestanka. No, ty nie jesteś zmęczony? Nie wiem, chyba ta temperatura, no nie? Tak, kaldo. Czas najwyższy zrobić sobie kąpiel, zmyć makijaż, przebrać się w piżamkę, zrobić ciepły kubek herbaty. I co dzisiaj w telewizji? Nie wiem, zobaczymy. Ja wiem. Co? America Express? A dzisiaj mam też futbol. Nie, dziękuję za zielony ekran. Real Madrid Roma jest. To sobie obejrzyj na komputerze. Kobiety mają pierwszeństwo. Się śmieje. No dobrze, kochani. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jak zawsze, po każdym naszym filmiku, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!